Próbujemy się teraz wbić do jednej z najlepszych knajp w Savannah, a podobno do jednej z najlepszych w całych Stanach Zjednoczonych. The Grace wygląda niepozornie, ale ja też wyglądam niepozornie, a potrafię robić niesamowite rzeczy. Czuję, że cię nie wpuszczą. Przez strój. Jak nie wyjdziemy, to przynajmniej zjem cukrza, co tam. Jeżeli jest jakaś szansa na wolne miejsce, to bierzemy. Na tę chwilę czas oczekiwania to około 6 godzin. Pół godziny. Nie wiem, co wybrać. Wszystko wydaje się takie pyszne, a ludzie tacy ładni. W ciągu zaledwie 2 dni bardzo nam się zmienił krajobraz społeczny, że tak się mądrze wyrażę. Z Miami, gdzie było mnóstwo osób o różnych kolorach skóry, dotarliśmy do centrum dostatniego białego południa, a główny obraz na ścianie pokazuje dostatnią białą parę, która została przywieziona autobusem prowadzonym przez ciemnoskórego kierowcę. Przypadek? I don't think so. Czasami człowiek w podróży czuje się jak Borat. Pani podała orzeszki marynowane na ciepło i padła sugestia ze strony nie powiem kogo, żeby to zjeść ze skórą. I wszyscy nagle w barze zamarli. Na szczęście w porę się opanowałem. Trzeba po prostu go tak jak normalnego orzeszka, o proszę, rozłupać. No, niam, niam. Chcielibyśmy powiedzieć coś mądrego o naszych potrawach, ale problem zaczął się w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni, co właściwie zamówiliśmy. To jest prawdopodobnie tuńczyk. To nie wiadomo, co jest, ale spróbuję i zaraz wam powiem. Tak, ostry bakłażan, to jest to. I sprawdźmy jeszcze, co ja mam tutaj za grzybki. Z czym to jest? To są takie jakby placuszki z czegoś. Co nie jest ani mięsem, ani nie mięsem, więc nie wiem, czym jest. Także tyle, jeśli chodzi o nasze kulinarne zeznania. Jest też zagadka naszych widzów. Co to wszystko jest?